W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Dzisiaj jest sobota, 6 stycznia. Pozdrawiam Was słowami dzisiejszych haseł, które pierwsze z nich zapisane jest w 25 psalmie, 12 wiersz. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. I drugie hasło, które nam dzisiaj towarzyszy, to hasło, wiersz wyjęty z 2 rozdziału Ewangelii Mateusza. Mędrcy ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Dzisiaj przeżywamy święto Epifanii. Święto Objawienia Pańskiego, czyli święto ukazania się Jezusa Chrystusa mędrcą ze wschodu, ukazanie się Zbawiciela, objawienie się Zbawiciela pogańskiemu światu. Historia mędrców ze wschodu jest nam wszystkim chyba bardzo dobrze znana. W tamtych czasach tysiące ludzi wędrowało do Jerozolimy. Jedni, aby pohandlować, drudzy, by posłuchać uczonych, inni, by zrobić karierę polityczną, jeszcze inni, największe tłumy wędrowały do świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę, aby się w świątyni jerozolimskiej pomodlić. Wśród wędrujących było kilku mędrców, którzy szukali tego największego skarbu. Nie interesowali się tym, co aktualnie było na rynku. Nie interesowali się tym, co mówią uczeni. Nie interesowali się karierą polityczną. Nie interesowali się polityką. I nie zdążali też do świątyni. Oni szukali Zbawiciela. Im potrzebne było spotkanie z Mesjaszem. Mówili o tym wyraźnie na dworze i od nich dowiaduje się o tym cała Jerozolima. Nikt jednak z nimi nie szuka Mesjasza. Nawet uczeni powiedzieli im: idźcie do Betlejem, może tam go znajdziecie. Mędrcy poszli i co? I znajdują. Tylko oni w tym wielkim, gwarnym mieście wśród setek tysięcy byli autentycznie głodni wartości religijnych. Dzisiaj kimkolwiek jesteśmy, podobnie jak mędrcy ze wschodu, mimo wszystko wszyscy szukamy Jezusa. I ci, którzy od dzieciństwa są świadomymi chrześcijanami, i ci, którym z powodu kryzysu wiary na jakiś czas zabrakło stałego kontaktu z Bogiem, oraz ci, którzy ze względu na zaufanie tylko swojemu rozumowi pogardzili wiarą, pogardzili Bogiem. Wszyscy szukamy Jezusa. Jednak przychodzi taka chwila w życiu człowieka, kiedy postrzega coś nowego na horyzoncie życia. Pojawia się przed nim jakaś niezrozumiała, nazwijmy to, gwiazda, która budzi ciekawość i człowiek wtedy zaczyna szukać. Tak właśnie szukali mędrcy, trafiali pod różne adresy. Natrafili na swej drodze na ludzi wyrafinowanych w swoim myśleniu. Ci wprowadzili ich w świat informacji połowicznej. Chcieli ich użyć do swoich celów. Tak postąpił właśnie Herod. Powiedział: idźcie, dowiedzcie się dokładnie, gdzie narodził się Zbawiciel, gdzie narodziło się dziecię i donieście mi. Jak niebezpieczne może być takie polecenie, o tym wiemy nie tylko z zamierzchłej przeszłości. Wiary nie mogą kształtować jakieś doniesienia. Wiara polega na własnym przeżyciu.
Kiedy mędrcy spotkali się z Chrystusem, zostali olśnieni Jego blaskiem. Upadli przed Nim i złożyli Mu pokłon. I właśnie taka jest droga człowieka do Chrystusa. W naszej drodze od świata do Zbawiciela często natrafiamy na przeszkody, natrafiamy na doświadczenia, różnego rodzaju próby. Lecz kiedy odnajdujemy Zbawiciela, wówczas światło Boże człowieka olśniewa. Człowiek patrzy wtedy inaczej na świat, inaczej patrzy na otoczenie. Pan Bóg niejednokrotnie poucza w cudowny sposób człowieka. Daje mu, jak mędrcom, nowe poznanie. Po spotkaniu z Jezusem inaczej wartościowujemy w swoim życiu. Mędrcy po spotkaniu z Jezusem nie stracili niczego ze swojej uczoności, ze swojej mądrości. Więcej, na skutek tego spotkania przez posłuszeństwo została pogłębiona ich refleksja. Stali się poprzez rozumne zachowanie chwilową gwarancją bezpieczeństwa nowonarodzonego Mesjasza. Taka jest właśnie droga chrześcijan. Idą do Jezusa różnymi drogami. Idą wykształceni, idą prości, skromni i dumni, pokorni i zarozumiali. Idą wszyscy. Wszyscy odczuwają tę samą potrzebę. Wszyscy pytają, jak, dokąd, w jakim kierunku. I wszyscy doznają tego samego olśnienia. Kiedy staną przed Synem Bożym, składają Mu hołd, a następnie wracają. Idą jednak inną drogą, gdyż droga od Chrystusa do świata, od Chrystusa do życia, nie prowadzi na drogę egoizmu, lecz kieruje człowieka na służbę bliźniemu. Nauczmy się i my szukać Zbawiciela. I nie bójmy się poprzez spotkanie z Chrystusem, że doznamy ograniczeń w naszym działaniu. Przeciwnie, spotkanie to, tak jak u mędrców, otworzy przed nami nowe drogi działania, nowe drogi służby na rzecz drugiego człowieka. Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa matki Ewy, tej, która doznawszy olśnienia drogi swojego życia skierowała w kierunku drugiego człowieka. Matka Ewa tak między innymi mówiła: wszędzie, gdzie dokonuje się dobrowolne, szczere i prawdziwe oddanie swego życia na własność Panu i gdzie przyjmuje się Jego wolę za swoją własną, następuje nadzwyczajna przemiana życia. Ból ustępuje radości, strata okazuje się zyskiem. Niech nam Bóg Wszechmogący w naszym życiu, w naszym poszukiwaniu błogosławi. Amen.